Szacunek. Dlaczego szacunek jest taki ważny dla zdrowia, życia i rozwoju? Właśnie dziś szanuj. Marta Perchała-Zarzycka. Jestem szkoleniowcem, autorką książek i przedsiębiorcą. I dziś chciałam wyjaśnić zasadę Reiki. Właśnie dziś szanuj. Ta zasada oczywiście jest ponadczasowa i ponad wszelkimi terapiami, bo Reiki to jest terapia. Dlaczego szacunek jest taki ważny? W jaki sposób wpływa na nasze życie i zdrowie? Moim zdaniem szacunek jest najważniejszą z wartości. Ja wiem, że różni ludzie mają inne zdanie, uważają, że miłość jest najważniejsza, zdrowie jest najważniejsze, czy pieniądze są najważniejsze. Jednakże ja uważam, że szacunek jest najważniejszy. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Jeżeli ty szanujesz siebie, traktujesz siebie z odpowiednim szacunkiem, to wtedy dbasz o siebie, nie krzywdzisz siebie, nie pozwalasz, aby inni ci krzywdzili. Jeżeli ty szanujesz innych, to nie krzywdzisz innych. Stąd wynika, że gdyby istniał powszechny szacunek na świecie, nie byłoby krzywdzonych ani krzywdzących. Istnielibyśmy w istnym raju, bo nie byłoby przestępstw, nie byłoby ludzi poszkodowanych, chyba że to byłby tylko wypadek, nie byłoby ludzi w więzieniach, nie byłoby wojen, nie byłoby całych tych wszystkich tragedii. Tak więc to, że one istnieją, świadczy tylko o tym, że brakuje szacunku w dzisiejszym świecie. Różne są tego przyczyny. Przede wszystkim są to przyczyny związane z wychowaniem. Nasi rodzice nie mieli tyle szczęścia, co nasze pokolenie, żeby móc się dokształcać, rozwijać, zwłaszcza jeżeli mieszkali w Polsce. Te granice jednak były zamknięte, nie było internetu i liczba książek i tematów tych książek była ograniczona, szkoleniu również. Skąd mieli wiedzieć, co jest ważne, w jaki sposób budować w dziecku szacunek do siebie i do innych. Raczej to wszystko polegało u wielu ludzi na strachu, reżimie i tym podobnych zasadach, które również prawdopodobnie były spowodowane tym, że rodzice byli przemęczeni, nie mieli czasu, nie mieli wiedzy i sami ze sobą też często mieli różne problemy. Tak więc Marta Perchała-Zarzycka jest autorką książki pod tytułem Reiki – Odkryj moc zdrowia. Książka ta jest źródłem wiedzy i praktyki na temat Reiki. Zapraszam do zakupu. Jeśli chcesz jeszcze więcej o Reiki, wejdź na stronę astrosalus.pl. Pod menu e-kursy znajdziesz ponad 150 kursów internetowych, w tym pierwszą polską akademię Reiki, a w niej ogrom wiedzy o tej wspaniałej bioterapii. Zapraszam. Stąd, tak uważam, jest powszechny taki brak szacunku do siebie, zwłaszcza w społeczeństwie polskim. Jest związane z tym też niskie poczucie własnej wartości, niepewność siebie, brak asertywności. Bo jeżeli ty szanujesz siebie, to jesteś naturalnie asertywny, pewny siebie i masz odpowiednie poczucie własnej wartości. Ale przytłaczająca większość ludzi, którzy się do mnie zgłaszają i których znam, niestety mają z tym problemy. I muszą po prostu sobie to wypracować. Jeżeli masz z tym kłopoty, to ja mam świetny kurs online, asertywność, poczucie własnej wartości i pewność siebie, gdzie są różnego rodzaju sprawdzone techniki związane z budowaniem szacunku, miłości do siebie, poczucia własnej wartości i oczywiście wdrażaniem technik asertywności i negocjacyjnego w życie codzienne. Tak więc, jeżeli ty szanujesz siebie, to siebie nie krzywdzisz. Dajesz sobie to, co najlepsze. Dbasz o siebie, o swoje zdrowie, o spełnianie swoich marzeń, realizację swoich celów. Czyli krótko mówiąc, dbasz o to, by żyć szczęśliwie. Więc jeżeli nie żyjesz szczęśliwie, to znaczy, że z tym szacunkiem jest coś nie tak, że go brakuje i że warto nad nim popracować. Tak więc właśnie dlatego zasada właśnie dziś szanuj jest taka ważna. Jeżeli podobał Ci się ten filmik,
udostępnij go, polub, zasubskrybuj, a dowiesz się więcej. A tymczasem dziękuję Ci za uwagę, żyj mądrze i zdrowo.